Wzmożone napięcie mięśniowe to jest nasz pierwszy temat, od tego sobie zaczniemy. I czym jest to wzmożone napięcie mięśniowe? To jest zaburzenie mięśniowe, które rozpoznaje się najczęściej albo w wieku niemowlęcym, albo wczesnodziecięcym, bo to też są przedszkolaki, bo jeżeli ktoś nie wyłapał tego w okresie niemowlęcym, to to na pewno da znać o sobie później. I z reguły przedszkole jest tym takim momentem, kiedy dostajemy komunikat od kadry przedszkola, od wychowawców, że z maluchem jest coś nie tak, że jest na przykład mało zgrabny ruchowo, sztywnie biega, jest taki mało płynności jest w tych ruchach, więc to jest też taki moment, kiedy my ten feedback dostaniemy. Albo na przykład porównując nasze dzieci w grupie rówieśniczej też zobaczymy, że no troszkę inaczej one się poruszają. Także no, to są te dwa główne momenty, w którym możemy sobie najłatwiej rozpoznać te zaburzenia napięcia mięśniowego. Z reguły nie dotykają one całego naszego ciała, bo ja się śmieję, że musi być równowaga w przyrodzie i średnia arytmetyczna się zgadzać, czyli jeżeli mamy wzmożone napięcie mięśniowe na obwodzie, czyli kończyny górne, kończyny dolne, to najczęściej będziemy mieć też obniżone napięcie centralne, czyli mięśni brzuszka. I odwrotnie, jeżeli mamy wzmożone napięcie centralne, to z reguły będzie obniżone napięcie obwodowe. Także to nie jest tak, że całe dziecko będzie spięte. Jakie są objawy napięcia mięśniowego, ale u niemowląt? Po pierwsze, sztywność rączek i nóżek. To jest właśnie ten przykład obwodowego napięcia mięśniowego. I to jest ta sytuacja, kiedy rodzice się strasznie męczą z ubieraniem takiego maluszka, bo on trzyma gardę i nie bardzo chce współpracować i wyprostować łapki to rękawka. I z reguły to jest tak, właściwie zawsze to jest praktycznie tak, że łapki się spinają właśnie w zgięciu, czyli trzymają gardę, a nóżki się spinają w wyproście. Czyli znowu nie możemy ubrać tego malucha, bo nie możemy zgiąć nóżki i wsadzić w nogawkę. Kolejnym objawem jest prężenie się osiowej. To jest w momencie, kiedy właśnie mamy centralnie wzmożone napięcie mięśniowe. I tutaj ta rycinka nawet właśnie pokazuje przykład dziecka, który się pręży osiowo. To jest to wyginanie się włók, ale pamiętajcie, moi drodzy, że to nie jest równoznaczne takie wygięcie się, nie jest równoznaczne zawsze z napięciem mięśniowym wzmożonym. Dlaczego? Dlatego, że każdy maluch, nawet ten z obniżonym napięciem mięśniowym, jak się wkurzy, to się wygnie, tak? Dlatego, że maluchy bardzo mocno w czasie nerwów, stresu, płaczu pracują prostownikami. Czasami jak nam się właśnie, nie wiem, na przykład przy problemach brzuszkowych, to jest właśnie niestety niezbyt dobre, dlatego że ja się śmieję, że mamy kwadraturę koła. My, ludzie dorośli, doświadczeni, wiemy, że jak nas boli brzuszek, no to my raczej przyjmujemy pozycję embrionalną, żeby przybliżyć przyczepy mięśniowe do siebie i wtedy rozluźniamy mięśnie brzucha. Natomiast maluchy, ich pierwszą reakcją jest właśnie prężenie się, więc jak ich boli brzuszek, zaczynają się prężyć. Jak zaczynają się prężyć, napinają mięśnie brzucha, jeszcze bardziej ich boli, więc jeszcze głośniej płaczą i jeszcze bardziej próbują się wyprężyć. I mamy taką kwadraturę koła. Warto jest przerwać to koło w razie czego, także pamiętajcie, że ułożenie maluszka w takiej pozycji właśnie embrionalnej w fasolce, przygięcie troszkę bardziej tych kolanek niezwykle do brzuszka może uspokoić dziki płacz maluszka, jeżeli to jest wywołane brzuszkiem często. Następne, zaciskanie piąstek. I też pamiętajcie, że te zaciskanie piąstek to troszkę zależy od tego, w jakim wieku obecnie znajduje się nasz maluszek. Bo jeżeli mamy miesięczniaka, no to oczywiście ono będzie zaciskać pięści. Dlatego, że maluszki rodzą się w pozycji, znaczy w pierwszym, może nie tyle rodzą, co w pierwszym miesiącu życia znajdują się w pozycji zgięciowej. Czyli oznacza jest to, że łapki są blisko ciała, piąstki są zaciśnięte. Jak maluch leży na brzuszku, to kolanka są podwinięte pod brzuszek i dopiero po miesiącu maluszek otwiera się na świat. Coraz bardziej prostuje nóżki i coraz łatwiej jest rozluźnić łapeczki. Też pamiętajcie, że przy wzmożonym napięciu mięśniowym, czy obniżonym, bo to tak naprawdę nie ma znaczenia, jest tak, że albo ono jest, albo go nie ma. To jest system zero-jedynkowy. Dosyć rzadko moim zdaniem występuje ten system w medycynie, natomiast tu tak jest, bo pamiętajcie, że nie może być tak, że dziecko, nie wiem, w dni parzyste ma, a w dni parzyste nie ma, albo do 12 ma, ale od 12 nie ma, dlatego że to jest jakby
poziom działania układu nerwowego, czyli cały czas jego mózg wysyła nadmierny impuls do mięśni i daje znać, że on ma być spięty. I bez względu na to, w jakiej jest stanie, czy jest zadowolony, czy jest wściekły, czy się bawi, to obserwujemy, że rzeczywiście te napięcie mięśniowe występuje. Natomiast w momencie, kiedy mamy najedzony, wyspany maluszek, wszystko gra, tańczy i śpiewa i widzimy, że pięknie się rozluźnia, łapki, nóżki, nie pręży się, no to wtedy rzeczywiście raczej te prężenia będą wywołane właśnie emocjami, na tle emocjonalnym. I nie oznacza to wtedy, że ma wzmożone napięcie mięśniowe. Dzieci ze wzmożonym napięciem mięśniowym też są bardziej płaczliwe niż te dziecko z prawidłowym napięciem mięśniowym, dlatego że to napięcie mięśniowe wzmożone, ono po prostu szybciej męczy tego maluszka, tak? Więc ono jest bardziej płaczliwe, stękliwe, jest takie umęczone, także tutaj też może być to objaw wzmożonego napięcia. Kolejny objaw, który też jest z tym ściśle związany, to są problemy ze snem. Te maluchy ze wzmożonym napięciem mięśniowym, one mają dużo większe problemy z autoregulacją, czyli z takim wyciszaniem się, żeby zasnąć. Także to też. Kolejny objaw to są takie ruchy dziecka kanciaste, jak ja to mówię, nieskoordynowane. Oczywiście znowu to pamiętajmy, że na każdym etapie inaczej wyglądają ruchy dziecka. Na początku, w pierwszym miesiącu życia mamy tak zwane ruchy wijące, czyli one takie przechodzą przez całe ciało, ale jeżeli mamy takie ruchy, że już mamy 3-miesięczny jaka na przykład i on chce wyciągnąć łapkę po zabawkę i widzimy, że tak jakoś mu nie idzie i walczy ze swoim ciałem, to też może oznaczać, że ma wzmożone napięcie właśnie w łapkach. A jeszcze sobie wrócę do zaciśniętych piątek, bo to w sumie też jest takie częste pytanie w gabinecie i sobie przypomniałam. I teraz tak, pierwsze 2 miesiące zaciśnięte piątki wyglądają tak, czyli kciuki są schowane do łapki. Po 2 miesiącach kciuki wychodzą poza łapkę, ale tutaj jest dalej zaciśnięte, natomiast bardzo ważne jest to, żeby można sobie nawet w domu samodzielnie sprawdzić, czy nasz maluch reaguje na bodźce. Dlatego, że przy prawidłowym napięciu mięśniowym, nawet przy zaciśniętych łapkach, to jak my kilka razy pogłaszczemy po części grzbietowej dłoni, to maluszek nam ją zacznie luzować. Tak? Dlatego, że po prostu nasze ciało bardzo dobrze odpowiada na bodźce. Jeżeli prawidłowo układ nerwowy działa, to w momencie, kiedy my tutaj posmyramy po łapce po zewnętrznej części, to on sobie jakby pójdzie za tym bodźcem i rozluźni łapeczkę. Dlatego jak chcemy nawet rozluźnić łapkę maluszkowi, który ma wzmożone napięcie w łapkach i zaciśnięte piąstki, to nie robimy tego w ten sposób, że my tutaj otwieramy od wewnątrz, bo jak dostanie bodziec tutaj do środka, no to uruchamiamy odruch chwytny i znowu mamy zaciśnięcie. Tak, czyli trochę takie robota głupiego. Czyli głaszczemy i wtedy maluszek ładnie luzuje sobie łapeczki.